tym wideo nauczysz się, jak wykonywać reanimację krążeniowo-oddechową na niemowlęciu poniżej 1 roku życia. Jeśli niemowlę straciło przytomność, zadzwoń po służby ratunkowe. Połóż dziecko na plecach. Sprawdź oddychanie, umieszczając dłoń na czole dziecka oraz palce drugiej ręki pod podbródkiem. Przechyl głowę do neutralnej pozycji, aby udrożnić drogi oddechowe. Jeśli nie widzisz ruchów klatki piersiowej, nie słyszysz odgłosu oddychania, ani nie czujesz oddechu na policzku, niemowlę nie oddycha. Powiadom służby ratunkowe. Jeśli posiadasz dostęp do defibrylatora, przynieś go lub poproś kogoś o jego przyniesienie. Jeśli nie posiadasz defibrylatora lub go oczekujesz, zacznij przeprowadzać reanimację krążeniowo-oddechową. Aby to zrobić, umieść 2 palce pośrodku klatki piersiowej niemowlęcia. Wykonaj 30 ucisków klatki piersiowej, naciskając do około 1/3 jej głębokości. Utrzymuj rytm 2 ucisków na sekundę. Wykonuj na przemian 30 ucisków z 2 wdechami, jeśli wiesz, jak wykonywać resuscytację usta-usta. Jeśli nie, wykonuj tylko uciski. Jeśli wykonujesz wdechy, umieść głowę dziecka w neutralnej pozycji przed rozpoczęciem. Wpuszczaj powietrze nad nosem i ustami dziecka oraz upewniaj się, że klatka piersiowa podnosi się. Kontynuuj reanimację bez zatrzymania, aż niemowlę zacznie oddychać normalnie, przybędzie pomoc lub defibrylator będzie gotowy do użycia. Kilka minut po ataku dziecka ofiara może oddychać słabo lub sporadycznie pobierać wdechy. Takie łapanie tchu nie powinno być mylone z normalnym oddychaniem.